zapraszam Was dzisiaj na nowy film. Będziemy otwierały lipcowe pudełeczko Shiny Box. Lipcowy Shiny Box dotarł do mnie dosłownie 2 dni temu. Jest to edycja Perfect Beauty. Tak wygląda opakowanie. Say yes. Jest to współpraca ze stroną internetową twojasuknia.pl. Przyznam szczerze, że nie wiem, gdzie tu jest praca tej marki, bo poza szatą graficzną w pudełku nie zauważyłam nic, co mogłoby wskazywać na obecność tej marki. Ale jeżeli Wy macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo być może ja, nie wiem, jestem niedoinformowana. W całym pudełeczku znalazło się 8 produktów. I zaczniemy może od tego, który jest największy. Jest to pasta cukrowa. Jest to pasta cukrowa firmy Kosmoderma. Produkt pełnowymiarowy o cenie 29 zł. Tak jak w przypadku większości past cukrowych, nakładamy je na skórę i potem po prostu ściągamy takim szybszym, energicznym ruchem i od razu jakby włos schodzi. Czytałam Wasze opinie na fanpage'u Shiny Boxa. Były one dość podzielone. Pisałyście, że jest za rzadka, że się klei do rąk i nie można jej potem ściągnąć. Przyznam szczerze, że jeszcze sama jej na sobie nie testowałam. Teraz dopiero pierwszy raz wyjmę ją, otworzę ją w ogóle. Ona chyba zastygła, pewnie trzeba ją najpierw rozgrzać. Ale na pewno wypróbuję, zwłaszcza, że no jest jakby sezon, kiedy mocniej skupiamy się na depilacji. Więc na pewno dam Wam znać, jak ta pasta się sprawdziła i czy faktycznie można z niej coś wykrzesać, wbrew temu, co pisałyście, że jest taka klejąca. Ja myślę, że to jest kwestia rozprowadzenia na przykład tej pasty szpatułką, czyli takim patyczkiem drewnianym, czy to jak u lekarza rodzinnego, czy taki patyczek po lodach. Wtedy po prostu rozkładamy tą pastę na skórze i ściągamy ją już palcami. Wydaje mi się, że to może mieć rację bytu, natomiast sprawdzę i dam Wam znać. Kolejnym produktem jest już któryś z kolei dezodorant Dove. Dzisiaj robiłam porządki w swoich zbiorach i tych dezodorantów, w ogóle dezodorantów, antyperspirantów w Shiny Boxach jest mnóstwo. Ja zdaję sobie sprawę, że dezodorantów w ogóle używamy dużo, ale czy aż tak często? Jest to też produkt pełnowymiarowy, jak widzicie, 1/4 kremu nawilżającego, 0% alkoholu, więc tu nawet po depilacji nie podrażniamy sobie skóry pod pachami. Także będzie zużywane, ale no czeka w kolejce, bo naprawdę mam tego dużo. Idziemy dalej i tutaj mamy Seal Cutil, sztyft ochronny. Skutecznie chroni stopy przed otarciami oraz zapobiega powstawaniu pęcherzy i odcisków. Też produkt pełnowymiarowy, 19 zł to kosztuje. Od razu przy Was to otworzę, bo nawet intryguje mnie opakowanie. Można sobie wrzucić do torebki po prostu. Jak mamy gdzieś jakieś wejście, to po prostu użyć. Hej, patrzcie, jakie sprytne. Ping. Ping. Bardzo sprytna sprawa, uważam, że może być to bardzo ciekawy produkt. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, no jest malutki, więc można sobie śmiało to wrzucić do torebki. Konsystencja jak pomadka ochronna do ust, tylko mniej tłuste, bo zasycha wręcz na matowo. Dam na pewno temu szansę i przetestuję. Pędzimy dalej i tutaj mamy Tutaj mamy krem firmy Norel, czyli Dr. Wilsch, hialuronowy krem aktywnie nawilżający. To jest próbeczka dla cery suchej i normalnej, z objawami odwodnienia, szorstkością i łuszczeniem na skórka. Niestety nie dla mojej skóry, więc powędruję do jakiejś koleżanki. O, produkt, który wydaje mi się bardzo trafiony na ten sezon teraz letni, to jest ochrona przeciw słońcu, przeciw promieniom słonecznym, 30 tutaj mamy faktor. I to jest, gdzie tu są szczegóły?
Krem do opalania Et Rebel. Tą firmę znam już, bo ona się pojawia któryś raz w pudełeczku. Inteligentny krem o delikatnym zapachu jest kombinacją substancji pielęgnujących i nawilżających, takich jak pantenol, alantoina, mocznik i seryna. Skuteczna ochrona przed słońcem, gładka, silna i elastyczna skóra. Tu mamy, tak jak możecie zauważyć, malutki produkt, ale też to jest ogromna zaleta tego opakowania, bo mamy sezon urlopowy, mamy sezon wyjazdowy i nie chcemy ciągnąć zbędnego balastu w naszych torbach, więc też wydaje mi się, że śmiało w ogóle takie opakowanie wystarczy na całe lato, zwłaszcza że nie ukrywajmy, 30 i takie wyższe filtry nakładamy najczęściej na twarz i na szyję, a tu nie trzeba, wiadomo, jakoś bardzo dużo tego produktu nakładać, więc wydaje mi się, że nie zmarnuje się ten produkt na pewno w mojej kosmetyczce. Mamy jeszcze dwa produkty i jest to między innymi SheFood, czyli znowu produkt, który już był wcześniej w pudełku, tylko wtedy dostałam serum. Tym razem mamy krem odżywczy do paznokci i suchej skóry stóp, nawilża i uelastycznia. Czy to jest produkt pełnowymiarowy? Tak, to jest produkt pełnowymiarowy, 19,90. Z tym, że znowu, ja nie jestem w stanie zużywać tych produktów tak często, zwłaszcza że krem do stóp, no jakoś wolno mi to idzie. No bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, czy też tak macie, ale no to jest też bardzo trudne zadanie, żeby dobrać produkty w pudełkach tak, żeby cały czas było coś różnorodnego. No bo w pewnym momencie różnorodność produktów się kończy i tak jak kremy do twarzy, kremy do rąk, kremy do stóp, zawsze się to gdzieś pojawia, natomiast no, w moim przypadku naprawdę ja nie jestem w stanie zużywać tych produktów tak często, żeby co miesiąc korzystać z nowego produktu, więc to jest trudna sprawa. Nie wiem, dajcie mi znać koniecznie, na ile Wam na przykład wystarcza opakowanie dezodorantu, na przykład krem do stóp, na ile Wam to starcza, bo ja nie wiem, czy to ja jestem jakaś dziwna, czy to faktycznie jest tak, że mam rację. Napiszcie w komentarzach koniecznie, bo jestem bardzo ciekawa. A ja tymczasem przejdę do ostatniego kosmetyku z pudełka i jest to peeling, który myślę większość z nas zna. Jest to marka Pharmona, która produkuje tą serię właśnie Tutti Frutti, czyli te mocno owocowe peelingi i jest to właśnie peeling o zapachu gruszki i żurawiny. Mój wrażliwy, czuły nos bardzo lubi takie owocowe zapachy. Ja jestem wielką fanką takich słodkich, owocowych zapachów, więc już dzisiaj sobie na pewno fundnę taki prysznic z peelingiem na 100%. Te peelingi bardzo lubię, jedyne co mam im do zarzucenia to to, że ten zapach na ciele utrzymuje się dość krótko i o tyle, o ile pod prysznicem jest to bardzo przyjemne, to już po wyjściu ten zapach na skórze raczej się nie utrzymuje. I co, to by było na tyle. Tak prezentuje się lipcowe już pudełko Shiny Box. Jeżeli miałabym wystawić ocenę od 1 do 10 temu pudełku, to pewnie wystawiłabym jakąś 7. Bardzo podoba mi się pasta cukrowa, bardzo podoba mi się peeling i ten krem ochronny do opalania. To są... A, jeszcze ten sztyft, w ogóle to jest dla mnie mistrzostwo. Fajny. Więc to tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze uwagi, to myślę, że możemy śmiało sobie podyskutować pod tym filmem, więc zapraszam Was do komentowania. Jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to zapraszam Was na mój Instagram i na mój fanpage, jeżeli jeszcze go nie lajkujecie. Ja tymczasem zabieram się do nagrywania ulubieńców lipca i żegnam się z Wami. Trzymajcie się, kochani, pa, pa!